Dzień dobry. W tym odcinku porozmawiamy sobie o porażkach, a dokładnie o dwóch rodzajach porażek. Zapraszam do wysłuchania. Nazywam się Marcin Kądziołka i witam Cię serdecznie w podcaście 3% lepszy. Będę prezentował Ci tutaj treści z zakresu rozwoju osobistego i zwiększania efektywności Twoich działań. Będzie też o książkach, bo od 2004 roku prowadzę wydawnictwo Złote Myśli. Celem mojego podcastu jest to, żebyś mógł małymi krokami ulepszać swoje życie, byś stawał się w każdym tygodniu minimum 3% lepszy. Zapraszam Cię do słuchania. Witam Cię bardzo serdecznie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, w kolejnym odcinku podcastu 3% lepszy. Dzisiaj bardzo ważny odcinek. Dlaczego? Bo będziemy rozmawiać o porażkach, a porażki są nieodłączną częścią naszego rozwoju. Czy tego chcemy, czy nie? Koncepcja, którą Ci przedstawię, pochodzi od Mariusza Szuby, a przynajmniej ja ją poznałem u Mariusza. Mariusz jest świetnym szkoleniowcem, który wniósł bardzo, bardzo dużo do polskiego świata rozwoju osobistego, więc jeśli nie znasz Mariusza, to warto się zainteresować jego osobą i tym, co robi. Wygooglaj, zobacz, kto to jest Mariusz Szuba, zapisz się na jakieś szkolenie. Warto, naprawdę warto. A wracając do porażek, to koncepcja ta polega na tym, że porażki można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. I porażki zewnętrzne, prosto mówiąc, to są takie porażki, które widać na zewnątrz. Widać, że ktoś poniósł porażkę. Widać, że ktoś coś robił i coś się nie udało. Czyli mieliśmy osiągać gigantyczne sukcesy z naszą firmą, ale nie wyszło. Mieliśmy zorganizować konferencję na 1000 osób, ale coś poszło nie tak. Tutaj, szczególnie dla kobiet. Mieliśmy mieć rodzinę i gromadkę dzieci, ale się też z jakiegoś powodu nie udało. Więc wszystkie te porażki, które widać, gdzie możemy je zaobserwować też u innych osób, czy inni mogą zaobserwować u nas, to są porażki zewnętrzne. I takie ponoszenie porażek oczywiście boli. No, każdego boli, gdy coś pójdzie niezgodnie z planem. Ludzie gadają, śmieją się, czasem pokazują nas palcami i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście sami też nie czujemy się najlepiej z tym, że nasze plany się nie ziściły lub nie do końca się ziściły. Jednak w tych porażkach jest coś bardzo, ale to bardzo ważnego. To, że w ogóle spróbowaliśmy, że podjęliśmy jakiekolwiek działanie. Bo z działania możemy wyciągać wnioski. Więc ta, w cudzysłowie, porażka jest tak naprawdę nauką. Czyli jest nauką opakowaną w porażkę. Tak jak taki cukierek, trochę gorzki na zewnątrz, trzeba go odpakować, trzeba się z nim trochę pomęczyć, trzeba może czasem zagryźć zęby albo się skrzywić, bo na zewnątrz to nie do końca jest ten smak taki, jakbyśmy chcieli. Ale ta nauka, która z niej płynie, jest już samą słodyczą. Jest tym, do czego dążymy. To jest coś, co daje nam takie sprzężenie zwrotne i dzięki czemu możemy w końcu ten nasz sukces, jakkolwiek go sobie nie zdefiniujemy, możemy go osiągnąć. Ale co innego jest z porażkami wewnętrznymi? Więc czym jest porażka wewnętrzna? No jak możesz się domyślić, wewnętrzna porażka jest takim stanem, w którym sami sobie coś wmówimy, że czegoś nie warto robić. Nie widać tego na zewnątrz, bo nawet nie rozpoczęliśmy działania. A dlaczego nie działamy? Nie działamy w obawie przed popełnieniem błędu. W obawie właśnie przed wystąpieniem tej porażki zewnętrznej. Że coś zaczniemy robić, coś nie wyjdzie, ktoś to zobaczy, będzie się śmiał, sami będziemy się źle z tym czuli. Czyli porażka wewnętrzna jest wcześniej, gdzie w ogóle nie zaczniemy działać, bo taki proces zajdzie w naszej głowie, że a po co ja mam w ogóle zaczynać, może się nie udać, może coś później tak, to lepiej w ogóle sobie cichutko posiedzę, nic nie zrobię, wtedy nikt nie będzie mnie ścigał o to, że coś tam się nie udało. No i taka porażka wydaje się w porządku, no bo przecież nikt jej nie widzi, nikt nas nie wytyka palcami, wszystko niby jest okej. I byłoby okej, gdyby nie ten pomysł, że coś rzeczywiście chcieliśmy zrobić. Jeżeli nie mamy pomysłu, żeby coś zrobić i tego nie robimy, no to jest po prostu brak pomysłu. Natomiast jak mamy pomysł, chcielibyśmy coś osiągnąć, ale nie robimy tego właśnie ze względu na strach, no to jest to ta porażka, która ma bardzo daleko idące konsekwencje. Bo w rzeczywistości ta porażka wewnętrzna, chociaż wydaje się niegroźna, stawia bardzo olbrzymie zagrożenia przed nami. Po pierwsze dlatego, że skoro nie działamy, to nie mamy jak wyciągać wniosków. No bo wnioski możemy wyciągać właściwie jedynie z działania. Bo wnioski takie na sucho
często nie są dobrymi wnioskami. Gdy zaczniemy działać, coś pójdzie nie tak, możemy skorygować nasze działanie, możemy wyciągnąć wnioski, wiemy wtedy, co funkcjonuje w realnym świecie, co nie funkcjonuje i jesteśmy w stanie dostosować się do tego, czego świat od nas oczekuje. Gdy nie mamy odzewu od innych ludzi, to nawet nie wiemy, czy to, co robimy, stanowi dla nich jakąkolwiek wartość. Już nie mówię o tym, czy dużą, czy małą, ale czy w ogóle jakąkolwiek, czy nas zauważają, czy to, co robimy, robimy całkowicie źle, czy robimy to tak, że inni tego w ogóle nie widzą. No, mnóstwo wniosków można wyciągnąć, gdy zaczniemy działać. A gdy popełniamy tą porażkę wewnętrzną, czyli nie rozpoczynamy naszych działań, to nie uczymy się i nie robimy tak naprawdę żadnych postępów. Jednak to jeszcze nic, bo dużo gorszą cechą jest coś innego w porażce wewnętrznej. Mianowicie to, że za każdym razem zmniejszamy poczucie własnej wartości. Zapewne wiesz, że poczucie własnej wartości jest niezwykle istotne po to, żeby przejść do przodu, żeby coś robić. Musimy wiedzieć, że jesteśmy wiele warci, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie wnieść coś dużego dla świata, dla osób, które nas otaczają. Gdy sami sobie wmówimy, że jesteśmy mało warci, to właściwie nie ma sensu jakiekolwiek działanie. No bo co byśmy nie zrobili, to i tak ono spali na panewce, a właśnie te wewnętrzne porażki, czyli popełnianie ich w głowie, powoduje, że za każdą taką porażką zmniejszamy swoje poczucie własnej wartości. I to jest największy nasz wróg. To jest największa wada takiej porażki wewnętrznej. To, że poddaliśmy się strachowi zamiast działać. I nie wiemy, do czego tak naprawdę jesteśmy zdolni. Nie potrafimy sobie zaufać. Za każdym następnym razem, gdy będziemy chcieli coś robić, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, tak, skoro to postanowiłem, to zrobię. Może zrobię, a może nie zrobię. Gdy sami w sobie nie mamy takiej pewności, to jak ktoś inny może mieć tą pewność, że my coś zrobimy, że dowieziemy to, o czym mówimy. Następnym razem, gdy sobie coś postanowimy, możemy całkowicie odpuścić, bo już jesteśmy do tego przyzwyczajeni i zamiast rosnąć, to stajemy się coraz mniejsi. Więc porażka wewnętrzna powoli zabija nasz rozwój. Powoli, ale niestety systematycznie. Za każdym razem, gdy sobie na nią pozwolisz, to wewnętrznie stajesz się coraz mniejszy, mniejszy i mniejszy. Albo mniejsza. Można by w skrócie powiedzieć, że porażka zewnętrzna nas rozwija, a wewnętrzna powoduje regres. Więc przemyśl to. Przemyśl, czy więcej ponosisz porażek wewnętrznych, czy zewnętrznych. Ja odnoszę niestety i jedne, i drugie. Bardzo się staram nie odnosić tych wewnętrznych, bo nad nimi mam kontrolę stuprocentową. I staram się ich nie odnosić, bo wiem właśnie, z czym to się wiąże. Wiem, że one mnie umniejszają. Umniejszają moje dokonania przyszłe, umniejszają to, w jaki sposób się czuję, powodują, że czuję się w jakiś sposób gorszy i tak dalej, i tak dalej. Ma to bardzo daleko posunięte konsekwencje. Z drugiej strony, gdy uda mi się pokonać strach, bo to zawsze jest jakaś forma strachu, i zrobię coś, czego się bałem, i nie odniosę tej wewnętrznej porażki, to czuję się dumny. Czuję się dumny, czuję taką energię, czuję satysfakcję i to wszystko napędza mnie do kolejnych działań. Kończąc ten odcinek, tego Ci właśnie życzę, żebyś odnosił mnóstwo porażek, ale zewnętrznych, bo one oznaczają rozwój. A gdy przezwyciężysz te wewnętrzne, to Twój rozwój będzie jeszcze szybszy, bo da Ci to energię do dalszego działania. Więc tego Ci życzę. Odnośmy wszyscy jak najwięcej porażek, bo to oznacza, że działamy. Im więcej działamy na większą skalę, tym większe są nasze porażki, ale z porażek wyciągamy wnioski, działamy na jeszcze większą skalę, działamy jeszcze szybciej, działamy na taką skalę, do jakiej jesteśmy gotowi. Działamy w taki sposób, w jaki powinniśmy działać, żeby czuć się sami ze sobą dobrze. Więc tego Ci życzę, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Marcin Kądziołka. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był on dla Ciebie wartościowy, to podziel się ze swoimi znajomymi. Spraw, żeby również oni mogli poczuć, jak to jest, gdy stają się lepsi chociażby o 3% w każdym tygodniu. Jeśli słuchasz tego podcastu na platformie, która umożliwia wystawianie ocen, umożliwia zostawianie komentarzy, to podziel się komentarzem. Zostaw swoją opinię, kliknij w te gwiazdki,
Będę Ci za to niezmiernie, niezmiernie wdzięczny. I zawsze zapraszam Cię na stronę 3lepszy.pl. 3 pisane cyferką. 3lepszy.pl. Pozdrawiam serdecznie, Marcin Kądziołka.